każdy mężczyzna, którego znam, koniecznie chce mieć rację. Racja nie tylko żywnościowa, ale racja życiowa. To jest coś takiego, że on chce być nośnikiem prawdy. Bo jak facet ma rację, to jest przekonany, że jest mądry. Z punktu widzenia faceta, facet, który ma rację, to jest mądry facet. Z punktu widzenia kobiety już tak nie jest. Bo jeżeli facet ma rację, to bardzo często jest tak, że ona czuje się źle. A jak ona się czuje źle, to nie dość, że ona nie jest szczęśliwa, to on traci nie tylko grunt pod nogami, ale szansę. I dlatego, drodzy panowie, jeżeli ktoś koniecznie chce mieć rację, to zazwyczaj psuje relacje. I dlatego, drodzy panowie, jak jesteś z kobietą, to zrezygnuj z racji, proszę cię. Jeżeli chcesz osiągnąć swój cel, to nie osiągniesz go, jak masz rację. Bo jak masz rację, to ona ci powie, no i co z tego, kolego?